Łukasz sprzedaje losy na szkolną loterię fantową. Los kosztuje 5 zł. Napisz funkcję opisującą ilość pieniędzy, jaką otrzymał Łukasz w zależności od liczby sprzedanych losów. Jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji? Czyli tak, dziedzina to jest to, co te argumenty, które możemy włożyć do funkcji, no a zbiór wartości to są te liczby, które otrzymamy po zastosowaniu tej funkcji. Czyli tak, może jakaś nazwa, może niech P to będzie ilość pieniędzy. Otrzymana przez Łukasza. Tak, czyli to jest nazwa naszej funkcji P. No a może L to jest liczba losów. Liczba losów sprzedanych. No i nasza funkcja P od L, no to ile jest? No skoro jeden los kosztuje 5 zł, to jak sprzeda L losów, to otrzyma 5 razy L. No, czyli to jest wzór, który opisuje ilość pieniędzy, jaką otrzyma Łukasz w zależności od liczby losów sprzedanych. No dobrze, i teraz jaka jest dziedzina i jaki jest zbiór wartości? No więc z pewnością L musi być dodatnie, tak? L musi być dodatnie, no bo L dodatnie lub 0, prawda? 0 może w ogóle nie sprzedać losów, no ale na pewno nie może sprzedać minus 2 losy. Teraz tak, no wydaje się, że też nie może sprzedać ułamkowej liczby losów, prawda? Czyli przynajmniej nic w tym zadaniu nie ma. Zwykle sprzedaje się całe losy, czyli L nie tylko musi być większe równe 0, ale również L musi być liczbą całkowitą. Liczba całkowita. Czyli razem dziedzina tej funkcji P. Dziedzina P to są nieujemne liczby całkowite. Nieujemne liczby całkowite. Znaczy tak. 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. No też trudno powiedzieć, no L prawdopodobnie nie może być 100 milionów, ale też z drugiej strony trudno powiedzieć, nie wiemy tutaj nic w zadaniu, ile tych losów on może sprzedać. No pewnie 100 milionów nie może, ale też trudno nam określić z góry, więc zostawmy to tak, prawda? Że L to jest nieujemna liczba całkowita i to jest dziedzina tej funkcji. No dobrze, a teraz zbiór wartości. No zbiór wartości to jest to, jakie wartości ta funkcja produkuje. Zbiór wartości. No z pewnością do zbioru wartości na przykład należy 0, tak? No bo 0, jak L jest 0, to 5L też jest 0. Jak nie sprzeda żadnego losu, no to otrzyma 0. No ale widzimy, że, no, że jakie? Że nie może otrzymać 2 zł, 5, 3 zł, 4 zł, 8 zł, prawda? Czyli no 5 razy L, czyli może otrzymać 5, jak sprzeda 1 los, 10, jak sprzeda 2 losy, 15, jak sprzeda 3 losy, no ogólnie, prawda, 5L, czyli słowami możemy opisać, że to są wielokrotności, czyli zbiór wartości to są wielokrotności liczby 5. 5, no plus 0, tak, lub 0. Jeżeli 0 też uznamy, albo wielokrotność uznaje, 0 uznajemy za wielokrotność liczby 5, albo dopisujemy, w każdym razie 0 może dostać i wszystkie wielokrotności liczby 5.